Witam serdecznie. Dzisiaj kilka słów na temat czosnku, który, słuchajcie, jest często stosowany jako przyprawa. Dla mnie to on jest w sumie bohaterem, dlatego że potrafi bardzo ładnie podbić nam odporność, poprawić nasz stan naszego ciśnienia, układ sercowo-naczyniowy, powalczyć z wirusami, z bakteriami, czyli ma wiele fajnych rzeczy w sobie, tylko my musimy sprowokować, żeby one powstały. W związku z tym, jak ja się zabieram do gotowania, to co ja robię? Na samym początku, przed zaczęciem gotowania, biorę na przykład sobie czosneczek, odkrajam tą łodyżkę, zgniatam go. W ten sposób mi ładnie schodzi ta cała jego łupinka. I co? Kroję na drobne kawałeczki. Rozgniatam. Można też, słuchajcie, wziąć troszkę soli, popruszyć, wtedy ona będzie ładniej, lepiej trzymała ten swój aromat. Rozgniecione, co się stało? Zniszczyliśmy strukturę czosnku. W jego ścianach komórkowych jest związek, który się nazywa alliina. Alliina jest związkiem, która generalnie nie robi nic, poza tym, że po zgnieceniu czosnku enzym, który się nazywa allinaza, powoduje przekształcenie alliiny w allicynę i ona daje ten dla niektórych przepiękny, dla niektórych niezbyt fajny zapach. Ja go bardzo lubię, ale to nie tylko zapach. To właśnie ona, dopiero ta allicyna, zaczyna mieć działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i obniżające ciśnienie. Potem, po jakimś czasie, ten proces trwa około 10 minut. Nawet niektórzy mówią 15. Dlatego od tego zawsze zaczynam gotowanie. Odstawiam, wtedy mogę zająć się czymś innym, prawda? Smażeniem czy czymkolwiek. W tym momencie z allicyny powstaje winylodityina, powstaje ajoen, związki pokrewne, też siarkowe, które w sumie te zapachy się mieszają, słuchajcie, i one mają znowu, jedne mają bardziej większe działanie przeciwwirusowe, drugie przeciwbakteryjne, w każdym razie, a i obniżające ciśnienie i zmniejszające krzepliwość krwi. I to ma sobie poczekać przez właśnie 10 minut, poleżeć. Po 5 minutach można jeszcze rozgnieść, żeby dokładniej wymieszać ten czosnek, tam gdzie ta allicyna już powstała, gdzie enzymy działają. Niech to się zacznie, że tak powiem, tworzyć te wszystkie związki. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli czosnek wrzucicie na patelnię, niepokrojony, albo nawet dwa razy go tam trzaśniecie, to te związki powstaną w mikroskopijnej ilości, dającej co najwyżej zapach. O co chodzi? O to chodzi, że enzym, ta allinaza, ona się unieczynnia w temperaturze powyżej 40 stopni, bo to jest białko, czyli nie będzie działało. To, co ja robię, żeby na przykład wyciągnąć pełen aromat i wszystkie właściwości czosnku, pod koniec gotowania, jak już wyłączam ogień, dopiero wtedy ten czosnek dodaję i wtedy on w pełni rozwija swoje działanie prozdrowotne.